No właśnie, Apex już się pożegnało, Cyclone, zobaczymy, czy dzisiaj wywalczy ten awans. No ale teraz już skupiamy się na tym finale Drabinki Wygranych, bo właśnie rozpoczynamy mecz na Anubisie. Na Anubisie, na którym FaZe ostatnie swoje oficjalne spotkanie rozegrało 9 czerwca z Vitality. Ten pamiętny Anubis, którym oczywiście udało się doprowadzić do dogrywek z wyniku 1-14. Finalnie jednak FaZe ten mecz przegrało 17-19. Navi, na tym Anubisie czuje się naprawdę dobrze. Zobaczymy, jak będzie wyglądać runda pistoletowa. Zaczyna się od fraga dla JL-a. Karrigan chciał skrócić, chciał uzyskać informacje, no ale czekał na to jeden z najnowszych nabytków formacji Navi. No właśnie, zabytków tutaj. Tak się zastanawiałem, czy mówisz o Karriganie, ale faktycznie najnowszy nabytek, jak najbardziej JL. A też pamiętamy to zdjęcie, które właśnie pojawiło się również z drugiej strony, gdy Navi pokonało Apex, wtedy byłą ekipę JL-a. Ten akurat wrzucił sobie zdjęcie z Polakiem, z Kubenem, także bardzo wymowne. Oczywiście gdzieś w jakimś stopniu JL śmiał się ze swojego byłego zespołu, ale przede wszystkim był po prostu zadowolony. No wiemy, że to jest zawodnik, który się dużo uśmiecha, który właśnie raczej pokazuje taką pozytywną twarz, być może właśnie wprowadza też tę pozytywną atmosferę, o czym mówił Aleksi. No ale Navi nie jest tutaj po to, żeby tworzyć pozytywną atmosferę. Navi jest po to, żeby wygrywać takie spotkania i jak na razie w tej pistoletówce faktycznie wszystko idzie po ich myśli. 5-3, Simple z fragiem na Reinie, 20 sekund do końca rundy, ale bomba jest podłożona. To jest spora przewaga dla Natus Vincere. Jeszcze JL pojedynkuje się z Twistsem. To starcie na razie nierozstrzygnięte, ale czas płynie nieubłaganie szybko dla zawodników FaZe, którzy muszą szukać rozbrojenia bomby, ale walki o tę rundę większej już nie będzie. To jest koniec, to jest odpuszczenie ze strony zawodników FaZe, a więc Navi gładko, w sposób absolutnie kontrolowany, wygrywa tą pierwszą rundę pistoletową. Tak naprawdę patrząc na zdobyte eliminacje, nie musieli się specjalnie tutaj męczyć zawodnicy Natus Vincere. Te dwa fragi, pierwszy od JL-a, drugi od Simpla, wystarczyły, żeby rundę domknąć, a tu proszę, jeszcze twist w końcówce zaskakuje dwóch rywali. Dwa szybkie headshoty od Kanadyjczyka, ale oczywiście to i tak już niewiele zmienia, bo mamy 1-0 dla Navi właśnie. Pytanie, jak ten atak będzie wyglądał, skoro FaZe zdecydowało się na defensywę, to no, miejmy nadzieję, że Karrigan tego nie pożałuje wraz z kolegami, że właśnie taką decyzję tutaj podjęto przy wyborze tej mapy. Chociaż może żałować to jest wielkie słowo w tym przypadku, w takim spotkaniu, gdzie tak naprawdę można się spodziewać wszystkiego, bo to są dwie wielkie organizacje, to są dwie wielkie drużyny. Może i ostatnio faktycznie troszkę mniejsze niż kiedyś, ale nadal to są przecież ekipy, które do tej pory nie przegrały meczu, więc nic dziwnego, że właśnie mierzą się teraz ze sobą w walce o te ćwierćfinały. Tak jest, Navi na razie bardzo spokojnie. Pojedynek w okolicach środka, tu Simple pobijał dwóch rywali, ale przegrywa to starcie z Twistsem. Przewaga dla zawodników FaZe, którzy oczywiście w rundzie drugiej forsują. Był blisko JL, tym razem mógł złapać Reina. Tu już wcelowany będzie Karrigan, ten jednak bez żadnych szans w starciu z Litwinem. JL 2, Karrigan 0 w tym meczu. Jeszcze im, on tutaj zamyka to wszystko od długiej. Podejście po raz kolejny pod bombsite, mniejszy, dobry flash, ale anty zawodnikom Navi to wszystko zadziałało, chociaż Twist był w stanie zdobyć tylko i wyłącznie jednego fraga. 3-1, bomba podłożona i Rost pozostaje sam. Wydaje się, że już nie powalczy Estończyk o to, żeby zgarnąć teraz rundę dla siebie. Ale ten flash widzieliśmy, jak no właśnie niekorzystnie zadziałał na zawodników Navi, chociaż na szczęście dla nich i tak niewiele się złego wydarzyło, więc na razie nie ma tutaj dużych trudności, jeśli chodzi o zdobywane punkty. W tej kolejnej rundzie teoretycznie też nie powinno być większego problemu, patrząc na to, że FaZe co najwyżej zachowa Famasa. No ale to jest Robs, a wiemy, że ten zawodnik potrafi. Wiemy, że jest w bardzo dobrej formie, co zresztą pokazał właśnie w spotkaniu FaZe kontra 9Z, kiedy po dwóch mapach 48 eliminacji i tylko 22 zgony.
Natomiast w spotkaniu Face kontra Fnatic, gdzie mieliśmy trzy rozegrane mapy, Robs może nie był tym, który fragował najczęściej, bo robił to Twists, ale Robs znalazł się po środku tabeli, zdobywając wtedy 61 fragów i ginąc 42 razy. Plus 19 w tym meczu przeciwko Fnatic. Akurat wtedy tego Anubisa nie rozgrywały zespoły, podobnie oczywiście w meczu Face kontra Ninzy. Powiedziałeś o tej mapie, o tym ostatnim rozgrywanym Anubisie przez Face. Wtedy faktycznie mnóstwo emocji, wtedy faktycznie wielka niespodzianka, że tak to się prezentowało. Ale teraz nowe czasy, teraz Proliga i teraz przede wszystkim zupełnie inny przeciwnik. Navi 2, Face 0 i zobaczmy, czy ta runda z Famasem i tymi diglami to będzie coś, z czego Face faktycznie będzie zadowolone. No, myślę, że tutaj stawianie na Robsa byłoby rzeczą dobrą dla zawodników Face. Ciekawy ten palak. Nie odbił się tak, jak było to planowane przez zawodników Navi. Ci jednak wchodzą już pod bombside'a. Jeszcze Alexi B bez problemu łapie Karrigana. Rotacja również od Simpla z bombą. Ten złapany przez Robsa. No i tutaj delikatny zgrzyt się może pojawić po stronie Navi, bo ta bomba leży na widoku. Na szczęście dla zawodników Natus, Vincere, gracze Face rozgrywają to wszystko tylko i wyłącznie z pistoletami. Tu podsadzka, namierzył to wszystko JL bez żadnego problemu. Jeszcze Broki walczy, ładny ten headshot z Digla. Trójka rywali cały czas do pokonania, 4 punkty zdrowia. Beat wyczekał, przykucnął i trafił. 3-0 dla Navi, dobry udany początek, ale przed nami pierwszy full. I teraz będzie tak naprawdę ten ważny sprawdzian dla ekipy Natus Vincere. Oczywiście te rundy, które widzieliśmy do tej pory, no raczej nie były specjalnie wymagające. Mimo że pojawiały się straty, to i tak Navi to wszystko miało pod kontrolą. Tutaj nie był potrzebny bohater, nie trzeba było szukać żadnego ratunku, żeby zdobyć kolejny punkt. No ale teraz ta runda czwarta, ten pierwszy full, oczywiście bez snajperki po stronie Face. Natomiast Simple na razie wcelowany jako ten, który, no mam nadzieję, że w tym spotkaniu też będzie używał shotgunów. To oczywiście raczej po stronie defensywnej, w ataku na razie tego po prostu jeszcze nie ma. Zobaczymy, jak wykorzysta choćby snajperkę Simple, którą ma do dyspozycji już w czwartej rundzie. Na razie zawodnicy Face bardzo spokojnie, chociaż no, mocno oberwał już Twist. No ale Navi rozgrywa to wszystko bardzo wolno, jak na to, że to jest Anubis, gdzie ten dystans do przejścia na BSB z Respa Terro jest najmniejszy w całej grze. To Navi stwierdziło, że początek tego meczu będzie dosyć mozolny w ich wykonaniu. No a my popatrzmy, jak to wszystko rozegrają. Sądząc po ustawieniu, atak na A. Tutaj jednak trójka defensorów. Dobrze dorzucony palak przez zawodników Face. No i Simple trafił Reina. Widzimy już rotację ze strony Twista. Spodziewają się podejścia jednak pod B zawodnicy Face. Został Broki, ten jednak złapany przez Ima, Beat też trafił Robsa. No i tutaj raczej większej walki ze strony Face już nie będzie. 4-2, 10 sekund do końca, bomba leży. No i tutaj trzeba chyba śmiało powiedzieć, że to już jest 4-0. Jak najbardziej, mimo że jeszcze niedaleko jest jeden z zawodników Face, to oczywiście walki być nie powinno. Karrigan na razie 0-0-3, ADR 0. No, nudzi się Duńczyk w tym spotkaniu. Na razie nie ma tutaj czym się popisywać, Karrigan. Trudne wejście w mecz. Navi naprawdę świetnie to rozgrywało. Widzieliśmy to domknięcie od Ima od środka. Tam akurat zdobyty łatwy frag. Tego Face się nie spodziewało. Plusem oczywiście będzie to, że ta broń powinna być zachowana na rundę kolejną. M4 oraz AUK u Twistsa i u Karrigana. A już widzimy tutaj uśmiechy na twarzach graczy Navi. Alexi, Im gdzieś tam spojrzeli na siebie zadowoleni. No nie ma co się dziwić, bo naprawdę na razie to chodzi. Na razie to wygląda
bardzo dobrze ze strony Natus Vincere. No ale właśnie, FaZe zachowało broń. To jest kolejna porażka z rzędu. Bonus maksymalny, więc FaZe Clan znowu może rozgrywać fulla, tylko czekamy na jakąś walkę, czekamy faktycznie na jakąś bliższą rundę, bo na razie po prostu Navi momentami robi co chce i proszę, Simple dobrze rozpoczyna, chociaż teraz strzał niecelny, ale Karrigan nie wytrzymuje na pozycji. Jakie to jest przyspieszenie ze strony zawodników Navi. Wygląda na to, że znowu rundę uda się wygrać, chociaż Robs jeszcze odpowiada, łapiąc Ima. Tylko czy ten frag faktycznie cokolwiek zmienia? Bombsite przejęty, tyle że bomba jeszcze została daleko. No ale FaZe oddaliło się teraz od BS-a, więc nie wiem, czy coś jeszcze uda się ugrać. Chociaż Alexi namierzony przez Twistsa. No gdyby tutaj zawodnik FaZe zgarnął fraga, to kto wie? Zobaczmy, że po bombę na razie Navi się nie wycofuje. Jeszcze dają sobie trochę czasu. Ciekawą pozycję ma Robs. On może tą rotację szybko złapać. Natomiast Navi też chce to rozegrać w miarę bezpiecznie. No Alexi by próbował, ale Beat wygrywa bardzo ważne starcie z Twistsem. No i właśnie, bomba już leży. Robs jest bardzo daleko. Jego rotacja zajmie spokojnie 10-12 sekund, które mogą się okazać być czasem na wagę złota. No a tu popatrzmy, jak Robs się zachowa. Czy on w ogóle spróbuje? Beat ustawiony bardzo odważnie i Beat dzisiaj naprawdę jest bardzo trwałym punktem swojego zespołu. Szósty frag dla zawodnika Navi. No a FaZe póki co jeszcze czeka na jakąkolwiek zdobycz punktową, bo w tym momencie mamy oczywiście 5-0. To do Bita, to ten w ostatnim meczu, w meczu przeciwko Apex, też rozgrywał bardzo dobre spotkanie. Wtedy to był właściwie najlepszy zawodnik, bo miał 39 fragów i 19 zgonów. Simple również trafiał 39 razy, ale zginął ten jeden raz więcej. Beat robił robotę, natomiast w pierwszym meczu Navi Cyclone pamiętamy, że popisywał się nie tylko Simple, ale także Alexi. Miał ładne statystyki jak na tego zawodnika, więc tutaj widać, że gdzieś zmieniają się zawodnicy Navi, jeśli chodzi o formę. Okej, Simple nadal bardzo często, bardzo wysoko, czy pierwszy, czy drugi. Wiemy, że to jest Simple, wiemy, że on potrafi robić takie rzeczy i właściwie musi robić takie rzeczy w tych spotkaniach. 5-0 i FaZe Clan bez dobrej broni, no chyba, że mówimy o tej MP9 Robsa. Chociaż ten już się wycofuje, Beat zaczyna atakować, Robs zaskoczony. Zresztą szanse na zdobycie fraga z tej odległości z pistoletu maszynowego i tak raczej byłyby niewielkie. No i proszę, JL wydawało się, że już ma tego fraga w garści. No to akurat nie popisał się strzelecko zawodnik Navi. Broki ze szczęśliwą siódemką, ale bombsite i tak przejęty, bomba podłożona. Beat na ciekawej pozycji, Karrigan się tego nie spodziewa. Nie wiem, czy cokolwiek jeszcze FaZe może tutaj zrobić. Może jeszcze pojawią się fragi, ale o zwycięstwie nie ma mowy. To będzie za chwilę 6-0 dla Natus Vincere. No jeszcze Twist poszuka jakiejś eliminacji na zamknięcie, ale wydaje się, że nawet o takie coś w tym meczu na razie jest ciężko zawodnikom FaZe. 0-6 na koncie Reina, 1-5 u Karrigana. O, ci dwaj gracze do tej pory kompletnie nieobecni po stronie zawodników FaZe. Teraz ładny headshot od Twistsa. To był taki jeden frag na otarcie łez i to akurat nabicie, który dopiero w tym meczu zginął po raz pierwszy. Ale najważniejsze dla niego jest to, że jego drużyna w tym meczu ma się naprawdę bardzo dobrze. I trzeba reagować. FaZe wykorzystuje pierwszą przerwę taktyczną. Szczerze mówiąc, gdy pojawiła się ta muzyka, gdy pojawiła się ta informacja, od razu to, co mi przyszło do głowy, to Robban, od razu, z przyzwyczajenia, gdzie oczywiście wiemy, że teraz trenerem FaZe jest Filip Neokupski, polski zawodnik, czy właściwie były zawodnik, bo teraz właśnie na tej funkcji coacha. Zobaczymy, czy coś to zmieni, czy faktycznie FaZe zacznie grać w tej defensywie, bo na razie to wygląda dla nich paskudnie. Navi pokazuje bardzo ładną kontrolę. No też zastanawia mnie właśnie to Navi, zresztą nie tylko mnie, gdy były ogłoszone te zmiany.
Alexi w zespole, ok, im, JL. Wiadomo, że po dobrym występie wcześniej to było gdzieś do zrozumienia, że można po nich będzie sięgnąć. Natomiast no Navi wygrało dwa poprzednie spotkania. Gdyby zajęło pierwsze miejsce w grupie, to już byłby, no nie powiem duży sukces, ale jednak sukces, ten awans do ćwierćfinałów. Tylko że patrząc na ekipę, to tak naprawdę dopiero w tej fazie playoff będą te lepsze zespoły, te, które faktycznie coś sobą reprezentują. I to może będzie odpowiedź, czy Navi faktycznie w tym składzie mogłoby pozostać, czy też nie, czy może ten skład nie ma jakiejś dłuższej przyszłości. Tymczasem nieudane wejście na bombsite B, chociaż Rain zostaje wykasowany, ale JL także obrywa i tym razem to FaceClan ma przewagę już 4-1. Alexi zostaje sam, ten jeszcze męczy się z Kariganem, ale to Duńczyk daje 3 eliminacje i w końcu po tej przerwie taktycznej FaceClan sięga po pierwszy punkt. Brawo, w końcu coś się zawodnikom FaZe udało w tym meczu. Brawo dla Karigana. Rozegrał Duńczyk naprawdę świetną rundę. No ale ta obrona, przede wszystkim dobry początek. Fragi od Reina i właśnie od prowadzącego FaZe dały przewagę 5-3. Był w stanie odpowiedzieć JL, ale jak się finalnie okazało, był to jedyny frag dla Navi w całej tej rundzie. 6-1, ja pragnę zwrócić uwagę na jeden istotny element. Mimo 6 zwycięstw z rzędu, Navi nie ma pieniędzy. A sytuacja ekonomiczna po zaledwie przegranym jednym fullu nie jest zbyt dobra dla zawodników NATO z Vincere. Najmniej teraz Navi jeszcze może tego fulla rozgrywać, ale faktycznie gdyby znowu się miała pojawić porażka, to może w końcu to spotkanie zacznie wyglądać jak spotkanie dwóch zespołów, które grają na podobnym poziomie. Rain. Do tej pory ta jedna eliminacja to jest bardzo mało, a wiemy, że tego zawodnika stać na dużo więcej. Szczególnie gdy mówimy o otwieraniu rund, no ale na razie ma z tym kłopot. Karigan teraz też obrywa. To był pomysł, aby się wychylić, aby sprawdzić pozycję, ale im był na to wszystko przygotowany, więc ten, który tak dużo zrobił w rundzie poprzedniej, teraz pada na ziemię jako pierwszy. Jest co prawda rotacja pozostałych zawodników FaZe, to już no prawie że potrójne krycie, bo na własnym respie pozostał Robs, ten akurat przypilnuje środka. I Navi nie ma za dużo czasu, więc tutaj wejście na B faktycznie musi się odbyć. No ale tu proszę bardzo, Robs i Rain fragują. 20 sekund do końca, bomba dopiero teraz będzie podkładana trochę chyba niepotrzebnie. Gracze Navi chcieli się tutaj z rywalem pojedynkować. Ciekawie wcelowany będzie Simple, on akurat ma zamiar kolegów coverować, ale ta pozycja Ukraińca nie najlepsza. To wykorzystał wszystko Broki, JL, Robs trafiają. No i im pozostaje sam, on jednak mocno poobijany, tylko 10 punktów zdrowia! Im jednak łapie dwa fragi i po drugiej stronie barykady jest Broki, który ma pełny pasek. I proszę, dał sobie jednak radę Łotysz z rywalem, wyciągnął pistolet. Chociaż tutaj, jeżeli chodzi o zawodników Navi, jeżeli chodzi o zawodników FaZe, było naprawdę ultra niebezpiecznie. Nie powinni byli dopuścić do aż takiej sytuacji, w której im dał sobie szansę na zwycięstwo w sytuacji 1-3. Bardzo ładna walka w końcówce. Faktycznie tutaj nawet no, mógł myśleć poważnie o zwycięstwie zawodnik NATO z Vincere, ale Broki nie zastanawiał się, zdawał sobie sprawę, że rywal będzie poobijany, stąd właśnie wyciągnięty pistolet USP. Był oczywiście czas na to, żeby zdobyć tego fraga, wrócić do bombsite'u i rozbroić bombę. Kolejna porażka Navi. Mamy 6-2 i teraz to NATO z Vincere zdecydowało się na wykorzystanie przerwy taktycznej. Natomiast wracając do tej ich ekonomii, no nie było tej kasy aż tak dużo, ale teraz udało się podłożyć bombę. To też kolejna porażka Navi. I już widzieliśmy, że jakieś zakupy się tutaj pojawiły. Będą oczywiście braki, ale Navi też zdaje sobie sprawę z tego, że rywal tych pieniędzy nie odłożył. No skoro były 4 straty w poprzedniej rundzie po stronie FaZe, to warto, żeby Navi to za chwilę wykorzystało. Także teraz bardzo ważna runda, bo nie mówimy tylko właśnie o tym jednym punkcie, patrząc na ekonomię, ale być może nawet o kilku kolejnych, gdyby FaceClan sobie z tym nie poradził. Chociaż Karigan jest innego zdania. Proszę, jakie agresywne zagranie od kapitana FaZe. No jeszcze gdzieś tam mierzył Simple i niestety dla Karigana, ale ten wchodzi pod celownik. Bit wyrównuje
I z tej przewagi Face już nie zostaje absolutnie nic. No właśnie. I na nic ten wysiłek Karigana, który włożył Duńczyk w zyskanie przewagi. Brakuje bardzo mocno Reina w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o zawodników Face. Natomiast Navi, atakując pod BSA, weszłoby de facto w bardzo mocną pułapkę zestawioną przez defensorów, bo zobaczmy, tam jest Robs, tam jest również Brokey, a więc snajper ekipy defensywnej. Teraz gracze Face jakby chcieli zyskać informacje, a Navi przechodzi do respa rywala. Tu będzie wcelowany za momenty. Twisten nie daje sobie rady. No i w ten sposób droga do bombsite'u B stoi otworem. Wydaje się, że już tutaj tej walki za dużo nie będzie ze strony Robsa i Brokiego. Oczywiście Navi nie ma pewności, że bombsite jest czysty, więc teraz nieco zwolnili zawodnicy Terro. Ale właśnie, smog dorzucony, Robs jest blisko i czy on będzie to ryzyko chciał podjąć? To jest chyba jedyna szansa, Alexi sobie z tym nie radzi. Więc teraz Face, no jak najbardziej o tę rundę powinno powalczyć. Przecież jest zestaw do rozbrajania. Dwóch na dwóch. Snajper po obu stronach, ale teraz już ten smog zanika. I zobaczmy, jak zachowają się zawodnicy, którzy najlepiej fragowali w tym ostatnim spotkaniu. Beat oraz Simple. Beat jednak nie popełnia błędu i Broki nie chce tej snajperki zachowywać. On cały czas walczy o całą rundę, ale tego czasu coraz mniej. Beat po raz czwarty trafia w tej rundzie. I Navi sięga po zwycięstwo. Wcześniej było blisko, spowodowali cztery straty, podłożyli bombę, a teraz Natus Vincere wygrywa rundę 3-5 po tym, jak Karigan zbudował taką przewagę. Szkoda na pewno tego wysiłku Karigana, który włożył Duńczyk w zyskanie takiej dużej przewagi. Natomiast no może na pewno budzić respekt to opanowanie, ten spokój, jaki emanuje od zawodników Natus Vincere w ataku, bo oni naprawdę, mimo bardzo podbramkowego położenia w sytuacji 3-5, nie zwątpili zwycięstwa, zachowali się bardzo rozsądnie do samego końca i to w 100% popłaciło, a to już proszę, BT Jail, jacy oni są dzisiaj skuteczni. Navi skuteczne, właściwie oczywiście tutaj możemy wskazywać przede wszystkim Bita, patrząc na to, ile tych fragów był w stanie zgarnąć. Alexi 2-6, no też wydawało się, że popełnił duży błąd prowadzący Navi w tej poprzedniej rundzie, bo był wcelowany, tam rywal przecież wychylał się zza tego smoka, mimo wszystko Alexi sobie z nim nie poradził, no teraz jeszcze Karigan z darmowym fragiem. Ale czy te digle faktycznie wystarczą po stronie Face, aby zatrzymać to kolejne podejście, bo Simple i JL już są w BS-ie, chociaż Rain bliziutko. No tu może być jeszcze ciekawie, ale nie. Simple ma wsparcie od kolegi. JL beat na zakończenie i ostatecznie kończy się to tylko tym jednym fragiem zdobytym przez Face Clan. Ale JL i beat jak dzisiaj naprawdę też idealnie timingowo im póki co wszystko wychodzi. Ubita 15 eliminacji po 10 rozegranych rundach. Średnio 1,5 fraga na rundę. To jest naprawdę rewelacyjna statystyka od zawodnika Navi. No to widzimy też, jak JL dobrze skowerował kolegę, bo Simple mógł pożegnać się z życiem, gdyby tam ułamek sekundy później zareagował jego partner z zespołu. Natomiast prawda jest taka, że mamy wynik 8-2. Navi wygrywa już pierwszą połowę tego spotkania. Pytanie tylko, ile będą w stanie z tego jeszcze wszystkiego wycisnąć. I tu proszę bardzo, taka prosta, a jak skuteczna zagrywka. Flash od Alexiego, dorzucony pod pozycję zajętą przez Ima. Ten daje pierwszego fraga, ale z tej przewagi Navi długo się nie było w stanie cieszyć. Całe szczęście, Rain odpowiedział, bo też widzieliśmy, że wcale to nie był łatwy pojedynek dla gracza Face. Tracił ponad połowę swojego życia Rain, no ale na szczęście jest ten rewanż, tyle że w tym momencie Face odpuściło bombsite A, na B kolejna wymiana. No. Broki jeszcze tam namierzył jednego z oponentów, ale bomba sobie wchodzi na BSA. Tam nie ma defensywy, Face ustawiło się na środku dwójkowo. Main jest odpuszczony, więc Beat za chwilę będzie mógł się na tym BS-ie rozgościć. A podobnie jak i Simple, ten człon zawodników Navi, który pozostał w oryginalnym składzie tej organizacji,
No i tu proszę, Alexi B trafia po raz pierwszy i jest po raz drugi. Rundzie. I jest po rundzie. 3-1. Nawet prowadzący Navi, który jest średnio najsłabiej fragującym zawodnikiem w tym meczu, potrafi zrobić taką przewagę. To jest pełna kontrola. Widać, jak Navi bardzo łatwo te fragi zgarnia. No teraz Alexi, wcześniej to podejście pod B od Ima. Mimo, że zgarnął jednego fraga i za chwilę padł od Reina, no to właśnie po tej kolejnej wymianie pod B i tak Face na nic nie reagowało. To znaczy oni już wcześniej odpuścili bombsite, a oni spodziewali się tutaj wejścia od środka. Było to podwojenie bramy, podwojenie pozycji, ale to w ogóle nie zadziałało. Także Navi nie dość, że robiło to zamieszanie pod BSMB na początku, to jeszcze później podjęło świetną decyzję o wejściu od maina. No bo przecież bombsite A udało się przejąć za darmo. Tam w ogóle nie było oporu. Także tutaj tą jedną decyzją po prostu na to z Vincere sięgnęło po kolejny punkt. To jeszcze raz początek, właśnie zafleszowany Karrigan i w sytuacji 3-3 dwa fragi od Alexiego, które już tam pokazały, kto tę rundę ma wygrać. Karrigan już zdenerwowany, odsuwa się od biurka, już nerwowo na to reaguje, ale nie ma co się dziwić, bo jak na razie to spotkanie ekipie FaZe się praktycznie w ogóle nie układa. No, to prawda, oczywiście. Pamiętamy, że FaZe było jedną z w ogóle z pierwszych drużyn na świecie, które regularnie zaczęły grać na mapie Anubis i chyba oprócz teamu Vitality byli taką ekipą, na którą można było w ciemno stawiać, prawda, że poradzą sobie z tą mapą dosyć szybko. Może choćby z uwagi na fakt, że Anubis zastąpił Dusta, a my przecież drużynę FaZe też z Dustem często mieliśmy okazję kojarzyć w przeszłości, kiedy był jeszcze obecny w puli map turniejowych. Natomiast biorąc pod uwagę to, że FaZe ostatni raz przed dzisiejszym spotkaniem Anubisa grało w czerwcu, to ewidentnie trzeba pomyśleć, że coś ta mapa im nie leży. Navi teraz w tym meczu ma nad tym spotkaniem pełną kontrolę, a tu proszę bardzo, jaka próba od zawodników FaZe na tej rundzie półekonomicznej. Natomiast Navi ma to chyba wszystko pod kontrolą. Ale też pewnie zdziwił się zawodnik FaZe na B, bo Rain był w tym smoku, minął się z rywalem, tam bardzo sprytnie zagrał JL. Ostatecznie oczywiście i tak oddał swoje życie, no ale teraz to już nie powinno mieć większego znaczenia, bo przecież teraz wejście na B na czysto, chociaż Karrigan się zbliża. Ale tak naprawdę tutaj jest tylko im, on jeszcze czeka na kolegów. Karrigan zaskoczony, że ktoś już tutaj mógł być celowany. Bardzo dziwnie patrzy się na tę pierwszą mapę, to znaczy oczywiście Navi rozgrywa to wręcz perfekcyjnie, więc to akurat ogląda się dobrze, ale po prostu spodziewaliśmy się walki ze strony FaZe, tutaj wyrównanego spotkania, tymczasem pierwsza mapa, pierwsza połówka to jest wręcz dominacja zespołu Simpla. No nie ma tej rywalizacji od zawodników FaZe, oczywiście wygrali te dwa fule, które wlały w nas sporo nadziei. Natomiast ten od dłuższego czasu to Navi jest drużyną bezprecedensowo lepszą, która pełni jest w stanie to spotkanie kontrolować. Jesteśmy ciekawi, jak długo potrwa ten okres dominacji zawodników NATO z Vincere, bo przecież jeszcze 3 rundy do końca pierwszej połowy. No gdyby teraz FaZe wygrało jeszcze 3 kolejne rundy w defensywie, to może mieliby jakiś punkt zaczepienia, do którego mogliby wrócić w tej drugiej odsłonie, ale nawet o wygranie tych 3 rund teraz będzie bardzo, bardzo ciężko. Rejel, jego flirt z kamerą, no ale nie ma co się dziwić, bo układa się to spotkanie wręcz rewelacyjnie. Sam JL też gra bardzo dobrze, 11 fragów na jego koncie, ale teraz już runda 13, agresja Karrigana, to widzieliśmy wcześniej, przewaga 5-3, a nawet 5-1, bo i Broki pokazuje swoją klasę, 3 szybkie fragi z AWP i FaZe Clan wygrywa taką rundę w tak pięknym stylu. No to jest FaZe, które lubimy oglądać, to jest FaZe, które przyzwyczaiło nas do tych największych światowych sukcesów.
Minuta 43, kiedy mieliśmy pierwszego fraga i minuta, zaraz zobaczymy ile dokładnie, 34, 9 sekund trwała cała ta runda, w zasadzie cała walka w tej rundzie. Tak, od pierwszego do ostatniego fraga, więc faktycznie bardzo szybko się to ułożyło, no ale to jest ciekawe, że Karrigan ma tutaj taką formę, ma takie pomysły i to skracanie od Karrigana po prostu działa. Oczywiście, raz nie udało się tego wykorzystać, tej przewagi, no ale teraz zupełnie inny obrazek. Tymczasem jeszcze dobre nade na JL-a. Co prawda fraga z tego nie ma, ale też bity traci prawie że połowę swojego życia. No idealnie timingowo teraz rozegrali to gracze FaZe. Prawda jest taka, że Navi chciało coś tutaj pozmieniać, chciało może troszkę przyspieszyć, zmienić tempo rozgrywania tego spotkania, ale FaZe na to idealnie przygotowało. Jeszcze nejdzik na Reina i skany, teraz... to już widzieliśmy wcześniej. No proszę, tu Rein w konektorze ma naprawdę sporo szczęścia. 10 punktów zdrowia u Norwega, no to nie jest ewidentnie dzisiaj jego dzień. No i proszę, Proki jednak trafił. I to prosto w Simpla, więc rozpędza się trochę Łotysz. Na razie ta jego snajperka prezentuje się naprawdę całkiem przyzwoicie. O i FaZe przed szansą na za moment zdobycie i być może czwartego punktu. No jednak Rein musi się pilnować, mając tylko tyle HP, bo... Podobno jak sobie poradzą koledzy, chociaż Karrigan... Dobry moment na wychylenie, teraz jeszcze dopalenie pozycji, Brokin znowu trafia. Na razie Navi nie może się przedostać, bit tylko z jedną odpowiedzią i nie będzie czasu dla JL na to, żeby tę rundę uratować. Czas na zachowanie snajperki, przecież kasy po stronie Navi też dużo nie ma. 2, 2,5 tysiąca, 3100, a tutaj trudno nawet będzie jakieś karabiny, może jakiś ten jeden kałach się pojawi, ale no generalnie... Szanse dla FaZe na to, żeby wyciągnąć tę pierwszą połowę na wynik 5-10. Oczywiście to wciąż nie będzie zbyt dobra zaliczka, ale jednak, patrząc na to, jakie problemy FaZe ma od początku tego meczu, to wydaje się, że taki wynik będzie niezły. I co do tych karabinów, no nie, tutaj Mac 10 i teki po stronie Navi, sporo granatów. Jedynie Simple korzysta z tej zachowanej snajperki, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie, że FaZe się budzi, że okej, tej zaliczki dobrej nie będzie, ale jakaś walka się tutaj pojawia, bo to nam oczywiście daje nadzieję na to, że Anubis jeszcze potrwa, że po zmianie stron dostaniemy faktycznie jeszcze sporo rund do rozegrania. No, gdyby FaZe zdobyło 5 punktów i na przykład wygrało rundę pistoletową, ja wiem, że teraz dosyć mocno wybiegamy już w przyszłość, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. No to wtedy faktycznie ten mecz nam się bardzo wyrówna, prawda? Będziemy mieli nawet i być może wynik 10-8. A to byłoby coś na pewno bardzo oczekiwanego przez wszystkich, którzy oglądają to spotkanie i dziwią się, że Navi ma aż taką nad nim pełną kontrolę, bo oczywiście można było spodziewać się mniej więcej podobnego wyglądu spotkania, bazując choćby na samych statystykach. No ale że to będzie aż tak jednostronne, tego nie mieliśmy prawa się spodziewać. Tu Karrigan, bardzo ładny strzał. Natomiast no, on w zasadzie tego bombsite'u bronił w pojedynkę. Wcześniej zginął Twist, potem dołożył jeszcze swój zgon Rein. No i jedynym fragującym zawodnikiem był zaledwie Karrigan, a to na Navi w tym meczu jest zdecydowanie za mało. Karrigan, ten, który najwięcej fraguje po stronie FaZe. 13 fragów, może Broki za chwilę się z nim zrówna, bo... No nie, jednak nie, Simple go trafia i proszę, mamy jednak kolejne zwycięstwo dla zespołu Natus Vincere. Tak jak mówisz, FaZe może wygrać pistoletówkę po zmianie stron, jeszcze może być to dobry początek, no ale bez tej pistoletówki wydaje się, że Navi bardzo szybko tę mapę domknie. Na razie zostawiamy naszych kochanych widzów i słyszymy się już po krótkiej przerwie.
Hej, 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 hej! Wracamy do spotkania Natus Vincere kontra FaZe Clan. Pierwsza mapa de Anubis jak na razie pod kontrolą ekipy Simpla. 11-4 po pierwszej połowie, ale oczywiście to była strona atakująca, strona łatwiejsza na Anubisie. Zobaczymy, czy Navi będzie w stanie to wygrać, grając w defensywie, bo przy takim wyniku zespół Karigana potrzebuje tej rundy pistoletowej. No i tu zobaczmy, co wykombinują zawodnicy FaZe. Na razie wymiana uprzejmości, jeden za jednego. Teraz Robs jeszcze fraguje i ma Simple, musi się bronić. Dołożył kolejnego fraga. No jednak chyba trochę za mało, chociaż jest przewaga dla zawodników Navi. Jest rotacja od JL-a oraz od Bita, ale Robs piękne headshoty. I teraz Robs kontra Bit. 22 kontra 89 punktów zdrowia. Bit po raz kolejny pozostaje bohaterem. 20 eliminacja na koncie zawodnika Navi. Jakiż on dzisiaj jest genialny, jakiż on dzisiaj jest praktycznie bezbłędny, jakiż on jest dzisiaj świetnie dysponowany. Piękna, naprawdę piękna gra Bita. Wiemy, że przed tym turniejem różnie to z nim bywało i no też powiedzmy nie można było wymagać od Bita tego, co działo się na początku, gdy dołączał do zespołu, gdy faktycznie Navi też było takie potężne, ale jednak podczas tego sezonu ESL Pro League Bit odnajduje swoją formę, naprawdę. To jest kolejny, nie tyle dobry, a rewelacyjny mecz, a przynajmniej rewelacyjna mapa w jego wykonaniu. No jeżeli Navi ma takiego zawodnika i w takich trudnych, stresujących sytuacjach Bit pozostaje przy życiu, to faktycznie można mieć nadzieję, że on to wszystko domknie, że on to wszystko wygra. I nie inaczej było w tej rundzie pistoletowej, która przed chwilą nam się zakończyła. FaZe oczywiście miało coś do powiedzenia, więc teraz oglądamy rundę Force po stronie zespołu Karigana. Ale właśnie, Karigan to jest cały czas ten zawodnik, który radzi sobie najlepiej, patrząc na FaZe Clan. Ja nie mówię, że to jest akurat źle, bo są czasami te mapy, gdzie Karigan jest rozkręcony, ale ma też wsparcie kolegów. No tutaj Broki jeszcze dokłada fraga od siebie, natomiast ważne, żeby właśnie budzili się pozostali, czy Rainy, czy Twist, bo bez tego FaZe funkcjonować po prostu nie może. Nadal jednak przewaga jednej osoby po tej odpowiedzi od JL-a. Lexi na B jest sam, ale tutaj ciekawy plan i proszę, jak zaskoczył Reina tym wychyleniem. No i znowu miał FaZe dużą przewagę, 5-3, ale skończyło się na tym, że Navi doprowadziło do wyrównania. No i teraz ta rotacja pod BSA jakby trochę przedwczesna, jakby trochę nietrafiona. 25 sekund do końca, a bombsite B jest całkowicie pusty. Nie ma tu żadnego defensora, dopiero Alexi wraca, ale on jest bardzo daleko. Bomba będzie podłożona na 15 sekund do końca rundy. Z MP9 nie będzie łatwo. Faktycznie, mimo dobrej walki, nie wierzył Alexi w to. Navi nie wierzyło w to, że to wejście na B może jeszcze się pojawić, ale ten granat, czy on tutaj cokolwiek zmienia? Zobaczmy, bo Brock jest poobijany, ale Nate przerzucony. Robs teraz odwraca się, to wykorzystuje Jay, ale dwa fragi od niego. I nagle Navi z przewagą 3-1, natomiast nie widać defa, ale ten zestaw nie będzie potrzebny, bo zaskakująco łatwo Natus Vincere odbija ten BS bez straty gracza. No co to była za runda? 3-5
I to trio Navi pozostało przy życiu do samego końca. Ciekawie, ciekawie to wszystko rozegrało Navi. No świetny błyskowy, ale też ta nieskuteczność choćby Brokiego w tej sytuacji, który mógł się tutaj szybko zrewanżować rywalowi. Na pewno nie mówi dobrze o samych zawodnikach FaZe, którzy, jakby to delikatnie Maciek nazwać, dostają lanie na tej pierwszej mapie? Myślę, że to jest właściwe określenie. Jak najbardziej. Lanie, pierdziel i oczywiście tutaj jeszcze kilka określeń by się znalazło. Ja myślę, że jeszcze możemy im dać trochę czasu, żeby się ogarnęli przed taką sromotną weryfikacją, natomiast ten wynik mocno alarmujący, jeżeli chodzi o zawodników FaZe. Jestem ciekaw, czy oni mentalnie na przykład nie są już gdzieś na drugiej mapie, bo doszli do wniosku, że skoro ten Anubis wygląda tak, a nie inaczej, to być może warto już myśleć gdzieś tam trochę o Nuku, a tu JL próbował, no ale przekombinował Litwin, chociaż znowu bit trafia, no on akurat dzisiaj gra rewelacyjnie, Simple jeszcze jest w stanie pomóc, bit z kolejną eliminacją, dopiero teraz odpowiada Rain, który zostaje w klaczu 1-2, no i zobaczmy na Norwega, ten chce to rozegrać agresywnie, odważnie, będzie szukał tych pojedynków 1-1, zobaczmy na Raina, wchodzi w stronę respa rywala, zajmuje bardzo agresywną pozycję. Pytanie, czy rywale są w stanie przewidzieć taki ruch ze strony Norwega. 20 sekund do wybuchu bomby. Jest jeden zestaw do rozbrajania. Genialny błyskowy! I proszę, nawet w takiej sytuacji gracze Navi są przygotowani, a sam Rain uśmiechnięty, ale to nie jest uśmiech radości, to jest uśmiech frustracji. No może nawet był w szoku, że Navi właśnie potrafi tak dobrze to zafleszować i zrobili to właściwie idealnie. To jest niesamowite, co Natus Vincere wyczynia na tej mapie. To oczywiście nie było żadnego przypadku, ta pozycja nie była sprawdzona. Skoro w BS nie widać rywala, to trzeba zafleszować pozycję na górze. No i chyba wszyscy są szczęśliwi, wszyscy zadowoleni, bo chyba mało kto sobie zdawał sprawę, że to będzie takie łatwe, że ten flash zostanie rzucony tak idealnie. I timingowo, i na pozycję. Naprawdę, to jest po prostu bajka, to co Navi prezentuje. I mamy Simpla grającego z shotgunem. Na to czekałem. Oj, tam blokada im. Nienamierzony, jeden frag, jest kolejny. Przewaga po stronie Natus Vincere, ale teraz Twist wyrównuje. Twist raz jeszcze w tej rundzie, ale JL też odpowiada. Spore zamieszanie w tym bombsite B. Broki plecami, JL bliziutko. Broki gubi bombę i Robs w klaczu 2-1. No niestety, to znowu jest bardzo trudna sytuacja dla zawodników FaZe. No i proszę, ta dwójka najskuteczniejszych strzelców po stronie Navi. Tu jeszcze JL w ogóle podnosi shotguna, no nieprawdopodobne, co wykombinował. Robs to wszystko słyszy, ale za moment chyba dojdzie do jakiegoś pojedynku. JL tu złapany, ale Robs nie ma pojęcia o bicie. No i właśnie, ten duet rozegrał to po raz kolejny. Perfekcyjnie. JL baituje, kończy to wszystko bit 15-4. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że Robs tak długo będzie wcelowany w plecy. Wyszedł z założenia, że skoro leży bomba gdzieś w okolicy BS, a to jednak kolejny z rywali będzie rotował spod A. Wiadomo, że z naszej perspektywy to zupełnie inaczej wyglądało. My wiedzieliśmy, że gracze Navi są na B, ale Robs kompletnie nie miał o tym pojęcia. I mamy 11 szans dla Natus Vincere, żeby tam pierwsza mapa nam się zakończyła. Simple akurat zafaszowany w tej poprzedniej rundzie, więc nie miał za bardzo szansy na to, żeby zdobyć fraga z shotgunem, ale może teraz, bo Ukrainiec podchodzi pod pozycję. Zobaczmy, Robse, Rain bliziutko, bit, na razie dwa headshoty, Simple obrywa. I w międzyczasie Karrigan łapie przeciwnika, więc mimo dobrego startu Navi, znowu mamy sporo emocji w tych rundach, ale wiemy, że w takich sytuacjach ostatnio wygrywali zawodnicy CT. Pytanie, co będzie teraz? Alexi z jednym, mocno bity Karrigan. Ale Alexi na razie nie wychyla. Im też już powolutku podchodzi do BSAA i Karrigan mądrze wycofuje, bo gdyby on tutaj oddał swoje życie, prawdopodobnie kończylibyśmy już tę mapę, a tak jeszcze jest nadzieja.
Ale proszę, jaki granat od Aleksiego! Wiedział Finn, gdzie szukać swojego zachodniego sąsiada. No i proszę, Broki sam w klaczu, namierzony przez Ima. Koniec. Dominacja. Koniec tej pierwszej mapy. Mapy, która kończy się w zasadzie bez historii. Dominacja. Mecz do jednej bramki. Natus Vincere 16, Face 4. Mamy poniekąd, przynajmniej na obecną chwilę, Maćku, déjà vu z poprzedniego starcia tych dwóch ekip. Tam wtedy też pierwsza mapa została przez Navi zdominowana, bo Face zdobyło na niej zaledwie 6 punktów. No, oczywiście, pamiętamy ten mecz, o którym powiedziałeś jeszcze przed Anubisem, natomiast co do samej mapy, pierwsza połowa to oczywiście rewelacyjna gra Natus Vincere po stronie atakującej. Świetnie wypracowana przewaga i niekiedy FaZe Clan też potrafił sobie tę przewagę wypracować. Mówię tutaj o rundach Karrigana, który skracał pozycję, który potrafił zagrać odważnie, ale to było za mało. Tutaj tylko końcówka właściwie była taka zacięta. Patrząc na tę sytuację dwóch na dwóch, trzech na trzech, ostatecznie Navi miało dwóch na jednego i odbijali te bombsite'y, no ale to były zaledwie dwie, trzy takie rundy, gdzie faktycznie no, Navi musiało się trochę pomęczyć. Generalnie tak, te rundy były kontrolowane, te rundy po prostu no, należały się ekipie Natus Vincere po tym, co oni tutaj zaprezentowali. Także szybko, naprawdę szybko rozprawili się z rywalem. Tak jak mówisz, mapa bez historii. Na szczęście dla FaZe to będzie mecz BO3. To jest mecz BO3 i na szczęście dla FaZe mapa The Nuke to wybór FaZe Clanu, więc zakładamy, że tam to będzie wyglądało po prostu lepiej. Tutaj chyba już nie ma co podsumowywać. Po prostu trzeba wziąć to na klatę, prawda? Taką porażkę FaZe. Jedną rzecz tylko bym tutaj dodał, że mnie osobiście przeraża to, jak FaZe wygląda dzisiaj w ataku, bo oni nie wygrali ani jednej rundy po stronie Terro, a po stronie Terro będą zaczynać pojedynek na Nuke'u. No, tam to musi wyglądać zupełnie inaczej niż w przypadku Anubisa, bo trzeciej szansy już nie będzie. Jeżeli Navi wejdzie dobrze w tą mapę, jeżeli Navi rozpocznie solidnie, to FaZe będzie miało naprawdę bardzo twardy orzech do zgryzienia, żeby to wszystko gonić. Ale będziemy na pewno trzymali kciuki za to, żeby było widowisko, bo na Anubisie było. Co prawda tutaj akurat trzeba przede wszystkim mówić o Navi, o tym świetnym fleszowaniu, o dobrym odbijaniu. No możemy chwalić i chwalić ekipę Navi, ale na pewno na to przyjdzie pora, gdy Navi faktycznie ten mecz domknie, bo pierwsza mapa to jest dopiero połowa sukcesu, a na ten cały sukces, na ten pełen sukces trzeba sobie będzie jeszcze zapracować. Teraz Wam dziękujemy za uwagę i za około 12 minut wracamy i rozpoczynamy mapę numer 2.
wylicowość. To jest niestety ta zła cecha, to jest ta negatywna cecha, gdy mówimy o ludziach, ale no też negatywnie podeszli do tego spotkania zawodnicy FaZe, dając się zdominować na pierwszej mapie. Oczywiście FaZe tego Anubisa musi wyrzucić z głowy i pokazać, że to jest zespół, który na mapie numer 2 będzie walczył o mapę trzecią i jednocześnie o zwycięstwo w tym pojedynku. No i zobaczmy teraz, jak wyglądać będzie ta runda pistoletowa. Na razie FaZe chce tutaj wszystko zrobić, aby opanować sytuację na mapie, opanować sobie dwór i tu proszę bardzo, Bit już trafia jako pierwszy. A więc znowu dobre otwarcie dla zawodników Navi, chociaż sam Bit mocno ucierpiał. No i 5-4. Zobaczmy, jak rozegra to wszystko FaZe. Czasu jeszcze mają naprawdę sporo, prawie 50 sekund do końca tej rundy. Ale tu Jail już rozpoczyna swój taniec na pochylni. No i zobaczmy, Karrigan znalazł Bita. Teraz otwiera się droga do podejścia na dolny bombsite. Broki rotuje już w stronę rampy. Słyszę to wszystko im, który woła rotację. Woła swoich kolegów, aby ci przemieścili się w stronę dolnej strefy mapy. A tu na blisko Alexi kontra Robs. Wiedzą o sobie, słyszą swoje ruchy rotacyjne, a FaZe wraca do góry. No proszę, jaka ciekawa decyzja. A tu 15 sekund do końca i zobaczmy. Dwóch zawodników Navi gotowych. Robs nie będzie w stanie wyjść, bo Alexi zamyka mu drzwi przed nosem. Gra tutaj na czas. 8 sekund do końca. Bardzo mało czasu. Gdzie jest bomba? Ta plantowana w tym momencie, ale im wychyla się z gniazda. Zabrakło coveru i Simple kończy. Cóż, jeszcze tego fraga z gardą Simple. Tam nie wiem, czy już po czasie, czy nie. W każdym razie naprawdę bardzo ciekawe rozegranie ze strony FaZe, no bardzo ryzykowne jednocześnie, ale widzieliśmy, jak właśnie Alexi tam domykał te drzwi przeciwnikowi. No nie był w stanie wychylić się zawodnik FaZe, oczywiście liczył na to, że koledzy sobie z tym wszystkim poradzą, ale tutaj też im, mimo że na początku nie widział rywala, to po chwili zorientował się, że bomba jest podkładana i popatrzmy na tego fraga od Simpla. Nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało być odwinięte, ale nieistotne. Istotne dla Navi jest to, że udało się tę rundę wygrać. I teraz FaZe z pistoletami. Karrigan po raz kolejny bardzo ładnie wchodzi w mapę. Na Anubisie radził sobie wyśmienicie. Na Nuke'u na razie 3 zdobyte trafienia i 1 zgon. No ale właśnie pytanie, gdzie są pozostali zawodnicy FaZe, bo na pierwszej mapie również Broki dawał sporo od siebie, ale jednak przy takim wyniku to oczywiście było zdecydowanie za mało. Im, no tutaj też mógł być zaskoczony. Zobaczmy, że to wcale nie jest taka łatwa runda dla Navi. Pytanie, czy oni w ogóle ją zwyciężą, bo mam teraz wątpliwości. Bardzo mocno pobijany jest Alexi Beat. No, jeżeli teraz Rob zdołałby ustrzelić tego fraga, no popatrzmy. Bardzo, bardzo dużo szczęścia. Tu jeszcze Broki walczy, ale dwaj zawodnicy Navi, naprawdę mocno poobijani. JL 10, Alexi 8 punktów zdrowia. Bardzo dużo szczęścia po stronie Natus Vincere. Nie jestem pewien, czy dokładnie o to chodziło w tej rundzie zawodnikom Navi, ale za moment powinno być tutaj 2-0. I też bardzo mądrze Bit, bo wiedział oczywiście, gdzie jest ostatni z rywali. Strzelał się z nim nawet na zewnątrz. Ale miał te informacje, że koledzy są poobijani, więc gdyby Pit padł, to możliwe, że Broki by to wszystko wygrał. Stąd Pit odpuścił tę wojnę. No i teraz po prostu poczekał na zejście rywala. To była dobra, bezpieczna decyzja. Runda ostatecznie też dobra w wykonaniu Navi, bo oczywiście udało się wygrać, ale było tutaj sporo problemów. No i te dwie straty, które spowodowali zawodnicy FaZe. Drain poleciał tam ciasno, na pewno bardzo ciasno, bardzo nieprzyjemnie. Na szczęście odrodzi się już teraz na nowo i zobaczmy, jak FaZe rozegra tego pierwszego fulla. To jest ich mapa. Mogli spodziewać się, że rozpoczną grę w ataku i teraz Broki, bardzo ładne wejście. Dopiero na trzeciego im, ale też Twisty, wszystko domyka od domku i wydaje się, że tutaj już jest pozamiatane. Tak jest. 4-2, bombsite górny opanowany. No w końcu FaZe wygra jakąś rundę po stronie Terro. Bardzo długo tego nie widzieliśmy. Pierwszy raz w ogóle w tym meczu. Zawodnicy
Face będą w stanie wygrać rundę w ataku na Anubisie 0-5, jeżeli chodzi o tę stronę Terror. Tutaj na razie 0-2. Zatem czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Widać, że ta mapa Nuke na pewno dla zawodników Face będzie się lepiej układać. Przynajmniej mamy taką nadzieję, biorąc pod uwagę to, jak wyglądał Anubis. Tam Face zdołało triumfować zaledwie 4 razy. Tutaj mają już ten pierwszy sukces i grunt to, że rywal nie jest w stanie jakoś bardzo, przynajmniej na obecną chwilę, z tym wynikiem odjechać. Cieszę to, że tej walki już jest, no nie powiem, że dużo więcej niż na Anubisie, ale faktycznie już jest to taka walka, która się pojawia bardzo szybko ze strony FaZe Clanu. Teraz widoczne braki po stronie Natus Vincere. Dwie M4, Famas, ten shotgun i bity z Diglem. No właśnie, Cero Simpla i shotguna nie bardzo miał jak go wykorzystać na poprzedniej mapie po zmianie stron. Tam co prawda raz ustawka była z bitem, no ale to bity fragował. Simple jeszcze wcześniej został zafleszowany, więc od razu padł na ziemię. Ale właśnie tych rund w CT nie było tak wiele rozgrywanych, więc teraz na Nuke'u wydaje się, że będzie miał dużo więcej do powiedzenia Ukrainiec. Na razie jednak Aleksi z niezłym skanem. Mocno poobijany jest Rain, a Simple tylko czeka na schodach, chociaż no to też nie powinna być jakaś duża niespodzianka dla FaZe, jeżeli tutaj Twist będzie schodził. Na razie jednak na to się nie zanosi. Zobaczmy, Aleksi, Rain, no nie ma tego wychylenia od zawodników FaZe. To Aleksi nie daje tej pozycji kontrolować. Simple też już troszkę zniecierpliwiony. Czy to się uda? Twist chyba już wie dokładnie. Strzał prosto w głowę Simpla i przewaga zbudowana po stronie atakującej. No tu Aleksi próbuje to wszystko kontrolować. Rain jednak świetnie zakradł się na jego plecy. Przewaga powiększona. Kłopoty zawodników Natus Vincere. Jest już im w okolicach wentylacji, ale FaZe atakuje bardzo szybko. 10 sekund do końca tej rundy. JL ucieka. To już jest odpuszczenie dalszej walki. Tutaj już nie będzie tej rywalizacji. Bomba leży. No i FaZe triumfuje już po raz drugi. Remis. Kto by się spodziewał takiego scenariusza po tak wyglądającym Anubisie? To ważne, żeby od samego początku w ataku pokazywać już taką skuteczność. Navi na razie nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Oczywiście były te dwie wygrane rundy wcześniej, no ale pamiętamy, że w rundzie drugiej też były problemy. Tam przecież Navi straciło dwie osoby. Do tego jeszcze w końcówce dwie były mocno poobijane. Wtedy tylko Bit miał bardzo dużo HP. Także no ciężko będzie ekipie Navi odbudować się. Nie mówię o wyniku w tym momencie, ale nawet o samej ekonomii. Bo tutaj cierpią na tym zawodnicy. Ale raczej nie ma jeszcze większego stresu. Wszyscy sobie zdają sprawę, że to dopiero piąta runda. Do tego przecież to zachowanie broni. Może będzie jakaś niespodzianka. Może faktycznie Navi teraz pokaże, że potrafi być groźny nawet w takiej rundzie. Ale jeżeli czegoś mamy życzyć ekipie FaZe, to na pewno tego, żeby właśnie oni też wypracowali sobie bardzo fajną zaliczkę po pierwszej połowie. Oczywiście Navi akurat na Anubisie miało więcej do powiedzenia, jako że FaZe dało im grać w ataku. No tutaj taki standardowy wybór strony, czyli FaZe wybiera mapę, Navi wybiera stronę CT. No teraz przewaga dla zawodników Navi. Tu JL jest jego pozycja spalona, ale mimo to Litwin powiększa przewagę. Robcy w stanie odpowiedzieć. Karrigan też namierzył głowę Simpla. A tu jeszcze im nie został w jakikolwiek sposób zauważony przez wybiegającego Brokiego. Trafia podobnie im, jak i Aleksi B. No i Karrigan pozostaje sam. Navi wygrywa rundę Eko najprawdopodobniej.
Chociaż tutaj jeszcze oczywiście Karrigan jakieś szanse ma, ale to są raczej szanse bardzo niskie. Kończy to wszystko zawodnik Navi, no i proszę. Im finalnie w tej rundzie zdobył 3 eliminacje, do tego zanotował 1 asystę przy fragu na Broki. No nieudana runda od FaZe Clanu. To akurat ten początek od Ima i ogólnie oczywiście cała ta runda od niego. To się mogło podobać. Szkoda, mówię oczywiście z perspektywy FaZe, bo takie rundy powinno się wygrywać. No to też nie było eko, patrząc na wyposażenie. To znaczy mówimy tutaj o zachowaniu broni przez Navi, ale no to nie były same pistolety. I to oczywiście dało się we znaki ekipie FaZe. Także Natus Vincere odzyskuje tę przewagę, no na razie niewielką, bo tylko jednej rundy. Ale na szczęście FaZe wcześniej radziło sobie raczej gładko, więc teraz i tak może być rozgrywane full, a Simple pozbywa się już shotguna i w tym momencie oglądamy go grającego z AWP. Po drugiej stronie tej snajperki jeszcze nie widać, więc Simple teoretycznie może czuć się bezpiecznie, czy to na zewnątrz, czy to właśnie w okolicy pochylni. Z tego co widzę, teraz wspiera gdzieś bita, ale FaZe wybiera jednak drogę placem. Simple wrzuca tego flesza, popatrzmy co z tego wyjdzie. Aleksi jednak nie miał tutaj dużej szansy. Rain wszystko widział, do tego Robsy, bardzo ładne wychylenie. I JL teraz z problemami, Simple próbuje pomóc, ale to nie jest wygodna pozycja i przewaga 4-2. Do tego Rain wydawało się, że odbierze broń, ale nic z tych rzeczy. No. I nagle Navi to wyrównuje, więc jest szansa na to, żeby Navi odbiło ten bombsite. Błędy, duże błędy zawodników FaZe w tej sytuacji. Broki, ciekawy manewr, zobaczmy, zejście do wentylacji, będzie chciał to wszystko Broki domykać od dobudówki. To ma być ten element zaskoczenia po stronie zawodników FaZe. Bomba podłożona dobrze pod pozycję Brokiego i proszę, bić się tego kompletnie nie spodziewał. Simple pozostaje sam, jeden headshot jest, ale brakuje granatu dymnego, a Twist był już na plecach, a więc FaZe triumfuje po raz trzeci. Natomiast takie błędy nie mogą im się przytrafiać, bo gdyby tutaj Broki nie postanowił zaryzykować, zagrać w nieco inny sposób, to Navi mogło tę rundę w składzie 2-4 jeszcze zwyciężyć. Ale widzieliśmy, że nie układało się to zawodnikom Navi od początku. Może i pomysł był dobry, bo Simple fluszował koledze, żeby ten wychylił przez Smoke'a, ale jednak Rain wszystko widział, więc Aleksi tak naprawdę wszedł mu pod celownik. Tutaj był plan, ale właśnie nie udało się go dobrze zrealizować ekipie broniącej. 3-3 i Navi znowu ma ogromne problemy, gdy patrzymy na wyposażenie. 2x M4, raz AWP i do tego 2 pistolety. Próbują utrzymać się na powierzchni zawodnicy Navi, ale ostatnio się udało wygrać tego typu rundę. Teraz w przypadku porażki, no to na pewno zaboli, bo ten bonus przecież nie jest wysoki i ekonomicznie Navi będzie zniszczone, więc to będzie świetna okazja dla FaZe Clanu, aby wyjść na takie porządne prowadzenie. Tak samo jak można porządnie komuś spuścić łomot, czy też porządnie wytrzepać dywan, czy też porządnie umyć glazurę w łazience. Na przykład. Na przykład, tak tutaj właśnie FaZe może naprawdę zrobić to, no tak jak należy w takim spotkaniu, tak jak można by było tego po nich oczekiwać. No to Simple nie miał zbyt dobrego timingu. Sporo szczęścia po stronie Reina, ten jednak wchodzi do wentylacji. Tutaj im czekał na taki ruch rywala, przejęty AK-47. JL daje przewagę na zawodnikom Natus Vincere, jest rotacja, ale jest też domknięcie od Robsa. Bombsite górny opanowany, Navi śpieszy, Navi biegnie w stronę górnego bombsite'u. 15 sekund do końca, ale bomba została podłożona. No i teraz pytanie, czy Navi w ogóle chce o to walczyć? Nie, wiemy już, że nie, że to będzie odpuszczenie, to będzie chęć zachowania wyposażenia. Po stronie Natus Vincere, no FaZe rozpędzone, FaZe ewidentnie na tym nuke'u czuje się znacznie bardziej komfortowo, niżeli na Anubisie. Może to będzie tego typu spotkanie, gdzie faktycznie zespoły na własnych mapach pokażą się z bardzo dobrej strony, nie dopuszczając za bardzo przeciwnika do wygrywanych rund. No ale na razie to też wynika z tego, że jednak Navi
nie ma aż tak dobrej ekonomii. Tutaj właśnie jakiś force, jakieś zachowanie broni, gra z pistoletami. Niedawno taką rundę udało się wygrać, ale wydaje się, że potrzeba tego dużo więcej, że Navi faktycznie potrzebuje takiego, może nie tyle odpuszczenia, bo jeżeli zachowują trzy karabiny, to szkoda by było oddawać rundę rywalowi. Zawsze warto dokupić jakieś pistole, jakieś granaty i oczywiście walczyć. Ale właśnie przed kolejną taką szansą zobaczmy, że Natus Vincere postanawia wykorzystać swoją pierwszą przerwę taktyczną na tej mapie. Jest Kałach, jest M4, jest AWP w rękach Simpla, także trzy bardzo mocne bronie. Grając w Taniuku po stronie defensywnej, to naprawdę da się zrobić. No ważne, żeby właśnie gdzieś ta pozostała dwójka miała może jakiś lepszy pistolet chociaż, aby w razie dobrej pozycji mieć, powiedzmy, że pewnego fraga, bo z USP różnie z tym bywa. JL akurat narzekać nie może, Alexi wciąż tylko z USP. Ale szanse na podniesienie lepszej broni też pewnie będą, jeżeli faktycznie w tej rundzie dojdzie do wyrównanej walki. No i zobaczmy na ustawienie Navi, bo Simple rozgrywa to pod pochylnią. To jest ta jedna z tych trzech lepszych broni. No i oczywiście trzeba też zwracać uwagę na Bita i na Ima. To są ci najgroźniejsi zawodnicy Navi w tej rundzie. No to już nie jest to samo Navi, które widzieliśmy na Anubisie, wtedy z rewelacyjnie fragującym bitem. Teraz jednak Simple ma snajperkę. Kłopoty zawodników Face. No dali się wciągnąć ewidentnie w jakąś pułapkę. Tu jeszcze jedno AK-47 można wykorzystać i proszę, im daje przewagę, w zasadzie ją powiększa. 5-2? Mówiłeś coś o USP-kach? Mówiłeś coś o USP, panie Morgan. No tam proszę. Rain też niewiele widział i proszę, Alexi, jak to wykorzystuje i no Navi coraz bliżej zwycięstwa. Co ciekawe, to właśnie te pierwsze trzy fragi zdobywali zawodnicy, którzy mieli lepszą broń. Ajajajajaj, no Face nie może pozwalać sobie na takie porażki w tego typu rundach. Twist jeszcze ma ponad pół minuty, ale gdzie bomba, gdzie Twist, gdzie zawodnicy na to z Vincere? To wygląda beznadziejnie i chyba nawet Kanadyjczyk nie będzie próbował tego ratować, bo patrząc na to, jak się zachowuje, widać, że nie bardzo mu się spieszy. Alexi wcelowany i proszę bardzo, kolejny frag dla niego. Navi taką rundę zgarnia tylko z jedną stratą. I to jest kolejna taka runda, gdzie Navi nie ma pula, gdzie są widoczne braki, a mimo wszystko udaje im się zwyciężyć. No jest to zastanawiające na pewno po stronie zawodników FaZe, że są w stanie wygrywać bez problemu takie rundy, a już dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala, kiedy ten grał tylko i wyłącznie z pistoletami. No okej, była ta snajperka, była jedna M4-ka. Natomiast no FaZe na pewno nie ułatwia sobie zadania, nie ułatwia sobie tego challenge'u, aby wygrać to spotkanie, aby doprowadzić w tym meczu do wyrównania, rozgrywając to właśnie w taki, a nie inny sposób. Navi 12 rund od zamknięcia tego spotkania wynikiem 2-0. Teraz runda Force po stronie Face. To jest szansa, żeby Navi mogło z tym wynikiem nieco odjechać. Bo tu im miał sporo szczęścia, a my już oglądamy zajęcie rampy przez zawodników Face. Natomiast jest Simple, który dzisiaj naprawdę za WP-ą zaczyna się rozkręcać. Z jednej strony Face ma problemy w takich rundach, a z drugiej ten wynik w ataku wciąż wygląda obiecująco. A teraz też Karrigan na dobrej pozycji. Im się go tutaj w ogóle nie spodziewał. Simple też wie, że będzie domykany. To będzie bardzo trudne, chociaż Simple, zobaczmy, co teraz wyczynia. Jeszcze miał szansę na oddanie kolejnego strzału. Tymczasem bit od wentylacji, ale Robs nie daje się zaskoczyć. I Alexi w klaczu, 2-1. Wie, że rywale są tuż pod nim, że ten bombsite już został przejęty. Dorzucony granat, Twist mocno ucierpiał, ale to nadal jest trudny moment dla zawodnika Navi. Proszę bardzo, kolejny nate Alexi, 34 HP. I wydaje się, że tutaj już Face ma to wszystko w garści. Twist znowu fraguje w tej rundzie i mamy punkty dla Face Clanu. No Simple robił co mógł za tej wentylacji, wydawało się, że i tak padnie dużo szybciej. A tam proszę, jeszcze kolejne fragi był w stanie zdobyć z AWP-ą. Tutaj to otwarcie, później właśnie kontra na Karriganie i tu jeszcze jednego fraga
był w stanie zgarnąć Ukrainiec. No ale to wsparcie od gniazda pojawiło się już późno, więc po tym jak padł Simple, padli za chwilę koledzy i w klaczu Aleksi sobie nie poradził. Kolejna przerwa. Navi znowu będzie miało tutaj jakieś małe braki, bo właściwie tylko im nie ma pieniędzy. Simple już za WP-ą. 5100 ubita, po 4500 u dwóch zawodników. Ale widać, że nie może się Navi rozpędzić. I to jest ich problem, uważam, bo oczywiście wciąż może być to bardzo dobry atak od Navi. Ale jednak w defensywie, przy tym jak je oni rundy momentami wygrywają, można byłoby się spodziewać więcej. A tu proszę, jest zwycięstwo i za chwilę pojawia się porażka Navi, bo FaZe cały czas odpowiada. Zobaczymy, jak teraz Navi z tego wszystkiego wyjdzie. No, mieli ogromną przewagę, ale nie byli w stanie jej wykorzystać. FaZe cały czas na prowadzeniu. Teraz to Navi w podbramkowej sytuacji ekonomicznej. Zobaczmy, im tylko i wyłącznie z pistoletem. Jest co prawda snajperka w dłoniach Simpla. Zobaczmy, Robs już wychyla się z kurnika. Za moment może tam dojść do jakiegoś ciekawego starcia. I proszę, Robs został po głowie, ale no właśnie, miał tę przewagę pozycji, którą bezprecedensowo wykorzystał, chociaż im szybko sięga po odpowiedź. Aleksi, zobaczmy, czy coś z tego wyciągnie, bo wydaje się, że Twisty to sprawdzi. Namierzył, na pewno namierzył rywala i teraz będzie problem u zawodnika Navi, bo Rain był jeszcze wsparciem. Do tego dorzucony błyskowy, Simple Eye tutaj pozostał długo na pozycji. Liczył na to, że trafi przeciwnika, ale Karrigan bardzo ładnie sobie z tym radzi i teraz duży komfort dla FaZe Clanu. Wejście od przebudówki, im jeszcze odcięty tym smokiem, podobnie bit obok niego i chyba już Navi nie powinno podejmować tej walki. Dokładnie, mamy wycofanie się z pozycji FaZe za chwilę z szóstym zwycięstwem i Navi, które być może zachowa te dwa karabiny, ale raczej nie zobaczymy do kupienia broni, bo przecież oni są spłukani. To w końcu musiało się wydarzyć, patrząc właśnie na to, jakie problemy mają tutaj zawodnicy Navi. Oni prowadzili, przypominam, 2-0 po tym, jak udało się wygrać rundę pistoletową i rundę następną. Później FaZe wyrównało, mieliśmy 2-2. Runda dla Navi, 2 dla FaZe. Runda dla Navi, później odpowiedź FaZe i za chwilę będzie znowu FaZe z drugim zwycięstwem z rzędu, więc mamy taki schemat i właśnie to powoduje, że Natus Vincere nie może ustabilizować swojej ekonomii. Oni grali już nieraz z brakami i tak te rundy wygrywali, no ale teraz braki będą takie duże, że nie wiem, czy Navi z tego wyjdzie. No za moment może być 7-4, pod warunkiem, że zawodnicy FaZe po raz kolejny nie przegrają rundy eko rywala. A tu proszę bardzo, już Rob znalazł się w wentylacji, już coraz bardziej odważnie podchodzi Estończyk, ale to właśnie, bit trafia jako pierwszy. No i po raz kolejny jest przewaga dla zawodników Navi. Po raz kolejny właśnie w takiej rundzie robią to zawodnicy Natus Vincere. Natomiast no właśnie ta pozycja Robsa dosyć niebezpieczna, jeżeli chodzi o dalsze losy graczy Navi w tej rundzie. Odnoszę wrażenie, że Robs może dużo tutaj namieszać i Karrigan, który już wchodzi na gniazdo. No tego się raczej gracze Navi nie spodziewają. Zobaczmy, że Karrigan może tego fraga zdobyć praktycznie za darmo. JL złapany, Aleksi jednak trafi, bit też pomaga. No nie, to się nie ma prawa wydarzyć po raz kolejny, po raz trzeci w tym spotkaniu. No im wygrywa starcie z Rainem, który dzisiaj jest cieniem samego siebie. I Robs pozostaje w klaczu 1-3. Trzecia runda eko w tym meczu, trzecia dla Navi. Niesamowite, cały czas z tymi brakami, a Navi pokazuje, że dla nich to nie jest żaden problem. Jeżeli FaZe faktycznie za chwilę to przegra, na to się zanosi, to chyba w tych wygrywanych rundach przez FaZe Clan oni będą musieli za wszelką cenę gonić rywala, żeby ten nie zachował M4, nawet jednej, bo widzimy, co się tutaj dzieje.
Dwa karabiny. Tyle mieli zawodnicy Navi z tej rundy poprzedniej. To udało się zachować. No ale Robs też już myśli o zachowaniu broni. Piąty punkt dla Navi. Naprawdę nie wiem, w którą stronę to zmierza, bo z jednej strony oczywiście trzeba chwalić Navi, że takie rundy zwyciężają. Z drugiej, no można ich krytykować, czy też może chwalić Face, że po takiej porażce Face i tak za chwilę zdobędzie dwie kolejne rundy, bo tak to na razie wygląda. A patrząc na to, że Navi gra w CT, to no to nie będzie jakaś dobra zaliczka. Nie wiem, czy się obudzą, czy się rozkręcą, czy do końca tej pierwszej połowy będziemy mieli właśnie taką przebitkę, że raz jedni, raz drudzy gdzieś będą nas zaskakiwać. No może Navi też w końcu pokaże, że potrafi wygrać fulla, gdzie Navi będzie mogło wygrać drugą rundę z rzędu, bo Bit już ułatwia tę sprawę. Simple jeszcze na pochylni. Robs bardzo ryzykownie, jakby w ogóle nie spodziewał się snajpera w tej pozycji. A Simple nie odpuszcza, chociaż teraz to jest strzał niecelny. Aleksi miał go wspierać, a ten nie zrobił zbyt wiele. Także tutaj ryzykownie Simple, no nie wiem czy nie przesadza, chociaż w międzyczasie Bit jest jeszcze wsparciem, ale to też nie wygląda dobrze dla Navi. Nagle tylko dwóch na dwóch. Rain co prawda poobijany. Broki jednak ma mnóstwo punktów życia. Jeszcze minuta na zegarze, ale Simple. Broki przegrywa to z rywalem. Rain od pleców również trafiony i Navi w końcu wygrywa drugą rundę z rzędu, grając z karabinami. To się wcześniej nie wydarzyło, nie licząc właśnie rundy pistoletowej i rundy kolejnej. Mamy kolejny punkt dla Navi, mamy wynik remisowy w takim razie, a więc 6-6. I Face bez pieniędzy. I Face bez pieniędzy. Jest oczywiście zadowolenie w ekipie Bita, powody jak najbardziej są, bo Navi doprowadziło do wyrównania. A w rundzie numer 13 ma już szybko budowaną przewagę za sprawą Simpla i Aleksiego. Simple za moment być może trafi po raz 11, tak też się właśnie dzieje. Aleksi też dokłada swoje kolejne 3 grosze. I Rose pozostaje sam, on już namierzony. Będziemy mieli za moment Navi, które będzie w tym meczu prowadzić po raz pierwszy w historii na nuku. No tak, nie licząc początku jak najbardziej. Ale Robs chce wyciągnąć z tego jeszcze jak najwięcej. Zobaczmy, co wykombinuje zawodnik Face. Raczej nie będzie żadną niespodzianką. Był widziany w domku kilkanaście sekund wcześniej, więc też Navi powinno zakładać, że może być atak od dworu. No i teraz Robs już namierzony, ale widać, że nie wychyla za wszelką cenę. No chciał gdzieś upolować tego jednego rywala. To się nie udaje. I teraz jest ta przewaga. Navi no, ma w końcu to, czego nie było wcześniej, czyli właśnie ta dobra ekonomia, ta kolejna runda z rzędu. I z jednej strony miałem, powiedzmy, że pewne obawy co do Navi i co do tej zaliczki w CT. Teraz tak naprawdę jest szansa, żeby to wyciągnąć nawet na 9-6, co oczywiście byłoby obiecującym wynikiem. Ale jednak FaZe Clan no, walczy na tym nuku. Te rundy i tak wyglądają nieźle. Oczywiście no, gdzieś w przypadku Eko Navi FaZe popełnia sporo błędów. FaZe jakby nagle zostaje sparaliżowane. Ale jest ten plus dla FaZe Clanu, bo Navi teraz już Eko nie rozgrywa i nie rozegra w tej pierwszej połowie, więc możemy założyć, że FaZe będzie czuło się jak ryba w wodzie. No, tu zobaczymy. No, na razie dobre skany od Ima. No i nie ma już tej przewagi dla zawodników FaZe. To jest oczywiście sytuacja 4 na 4. Teraz jeszcze Aleksi. No gdyby tam ułamek sekundy wcześniej się wychylił, namierzyłby stojącego w smoku Karrigana. Ten za moment może mocno zaskoczyć. Tu Bit na pochylni, dobrze dorzucony ten granat zapalający. JL jednak trafił właśnie Karrigana i im skracający kurnik słyszał rotację z rampy. Przekazuje z pewnością informację swoim partnerom z drużyny. A tak, stąd od razu gotowy JL, ale tego czasu FaZe jeszcze trochę posiada. Pytanie, czy ktoś tutaj spodziewa się Ima, bo tego ataku domkiem i tak nie ma. To będzie wejście na rampę, to będzie wejście na Bita. Im też na razie nie ma powodów, aby wchodzić na plecy, bo tam teoretycznie wciąż może być jakiś zawodnik.
ale czas ucieka. Niecałe 20 sekund. Beat za chwilę też już usłyszy swoich rywali, więc Navi będzie rotowało i popatrzmy, co z tego wyjdzie, bo jest atak od pleców, ale Beat się nie popisuje. Ten nie zgarnia nawet jednej eliminacji. 7 sekund na zegarze, Alexis z jednym trafieniem. Bomba jest plantowana, Broki świetnie ubezpiecza i im kontra Twist. Pojedynek 1 versus 1. Twist jednak bliziutko, teraz przechodzi na ciemnie. I dla Ima to może być spora niespodzianka. To niewygodna pozycja dla zawodnika Navi, chociaż Twist słyszał te kroki, ale to jest taka zmyłka i proszę bardzo, jednak Natus Vincere sięgnie po to kolejne zwycięstwo. No nie, dzisiaj aimowo zawodnicy FaZe za wyjątkiem jednych nielicznych momentów de facto nie są w stanie zagrozić zawodnikom Navi. Kolejny przegrany klacz w tego typu sytuacji. No i proszę, mamy kolejną rundę wygraną przez Natus Vincere. No dzisiaj w tych najważniejszych momentach, w momentach, w których trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba wziąć ciężar gry na swoje barki, zawodnicy FaZe niestety dla nich samych i dla wszystkich fanów organizacji mocno zawodzą. Ostatnia runda pierwszej połowy przed nami. Koniec pauzy. Good luck, have fun. To na pewno przyda się ekipie FaZe, bo mimo, że ten wynik w ataku nie jest zły, to pamiętajmy, że FaZe dało się zdominować na pierwszej mapie i tak naprawdę wszystko może nam się zakończyć na nuku. Navi powalczy natomiast o jeszcze większą przewagę, o ten wynik 9 do 6 w defensywie. Teraz wychylenie i proszę, JL odwrócił się tutaj dużo szybciej. Karrigan z dobrym otwarciem, ale wiemy, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, a ta końcówka raczej będzie należała do ekipy Navi. Nagle mamy przewagę 4-1, więc jak na razie tylko ten frag zdobyty przez Karrigana. I Broki też nie jest chyba jakąś niespodzianką. Navi gotowe na rywala. Bity bliziutko tego smoka. No jest jeszcze minuta dla snajpera FaZe Clanu. Ale ile on może z tego wyciągnąć? Już wiemy, że nic. Doskonale Navi w tej końcówce. Naprawdę odblokowali się. I to jest, no tak jak powiedziałem, dobra zaliczka dla FaZe, ale też Navi myślę, że ostatecznie narzekać nie będzie, bo mamy 9 do 6. Przewaga wypracowana w defensywie. I liczymy na dobrą grę ze strony FaZe, żeby jednak było co oglądać, bo ci zawodnicy na to zasługują, bo my na to zasługujemy. Teraz powtórki, krótka przerwa, już za chwilę do Was wracamy. We'll be right back.
Miało być tak pięknie, miało to się wszystko dużo lepiej układać dla zawodników FaZe na tej drugiej mapie. Bazując na początku, który mieliśmy okazję wspólnie obserwować, mogliśmy spodziewać się nieco innego rezultatu na koniec pierwszej połowy. Navi wygrało w niej 3 rundy ekonomiczne i dzięki tym 3 rundom ekonomicznym prowadzą 3 punktami po zakończeniu pierwszej odsłony. Ale FaZe zrobi wszystko, żeby do tego meczu jeszcze wrócić. A szanse oczywiście będą spore, patrząc na to, jak rozpoczęła nam się runda pistoletowa. Frag dla Robsa, teraz jeszcze twisty w bombsite i to jest już przewaga 5-1. Bity bez szansy. I gracze FaZe nie tracą nawet jednego swojego zawodnika. No to naprawdę była perfekcja w tej pistoletówce. Jeszcze pod koniec zerknąłem w ogóle na to, czy Navi zadało jakiekolwiek obrażenia, bo też mam wątpliwości co do tego. No zdominowana runda. Navi nie dość, że nie zgarnęło fraga, to nie udało się im jeszcze podłożyć bomby. A więc mamy 9-7. Teraz runda ekonomiczna po stronie atakującej. 4 Glocki. Tutaj tylko Simple zainwestował w Desert Eagle'a. 12 fragów u niego. No i zobaczmy na poszukiwania tego 13, ale nie będzie go w tej rundzie. Rain z dobrym początkiem, Deagle na ziemi i te 4 Glocki no nie powinny być jakimś specjalnym zagrożeniem dla FaZe Clanu. No to jest taka runda raczej z gatunku tych formalnych dla zawodników FaZe. Tak aby połapać troszkę eliminacji, choć tutaj to nie wygląda wcale aż tak kolorowo na dworze. Jednak gracze Navi też potrafią strzelać z tymi pistoletami. Zobaczmy, stracą sporo punktów zdrowia zawodnicy FaZe, ale finalnie tylko i wyłącznie jedna strata. Mamy zatem 9-8. Prawie rezultat remisowy. Gra Navi po stronie Terro, dla mnie przynajmniej, będzie jedną wielką chodzącą zagadką. Ja wierzę. Wierzę w to, że FaZe Clan faktycznie w defensywie poradzi sobie i wywalczy tę 3. mapę. Inferno w takich spotkaniach jako mapa decydująca. No to po prostu brzmi dobrze. Nie wiem, czy tak byłoby też na serwerze, gdyby faktycznie to Inferno się pojawiło. Bo tego tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni. No ale do Inferno jeszcze kawał drogi, patrząc na to, że FaZe dopiero zgarnęło 8. rundę, jeszcze 8 kolejnych i faktycznie zobaczymy to wyrównanie. Natomiast Navi rozgrywa już teraz swojego pierwszego fulla. 3 Galile, podsadzka w okolicy pochylni, Broki
To on jest tutaj ustawiony, na razie pozycja niesprawdzana, chociaż już teraz broki namierzony, ale mimo wszystko ten radzi sobie doskonale, no jeszcze gdzieś poobijał Simpla. Tyle, że nie tylko Simple, ale także JL dał fraga, teraz jednak szybkie wychylenie od JL-a. Nie miał pojęcia, że Twisty będzie tak blisko i Navi w tarapatach, bo bomba została, Face ma przewagę, także tutaj na razie kontrola po stronie defensywnej. Jeszcze Twisty bliziutko przy domku. Jak Navi może ten ładunek odzyskać, chociaż Simple, popatrzmy, czy nie będzie miał dobrego timingu. No właśnie, Robsy wchodzi pod celownik. I to naprawdę ważny frag, bo on daje w tym momencie wyrównanie. Ale Navi ma mało czasu, 25 sekund. Trzeba jeszcze podnieść bombę. No a tu proszę bardzo, Twist ze skrótem kurnika. No w końcu FaZe ma takiego zawodnika, który indywidualnie jest w stanie zrobić różnicę. Podobnie jak miało to miejsce na pierwszej mapie w przypadku Bita po stronie Natus Vincere, tak teraz mamy Twista w szeregach FaZe, który obudził się ewidentnie, jeżeli chodzi o chęć fragowania. 16 eliminacji w 18 rozegranych rundach. No a po stronie Navi brakuje takiego jednego przywódcy, który byłby w stanie naprawdę zrobić różnicę. I znowu pistolety po stronie Navi. Tym razem akurat są te dokupione kamizelki. Tym razem to też nie są Glocki, ale możliwe, że i tym razem znowu zakończy się to tylko na jednym frago zdobytym właśnie przez ekipę atakującą. Karrigan jeszcze kontruje JL-a. Bardzo szybkie podejście Navi od placu. Simple teraz trafiony przez Robsa. I Alexi, mający 4 HP, nie miał żadnej szansy na uratowanie tej rundy. Więc te rundy anti-eco w wykonaniu FaZe jak na razie wyglądają bardzo ładnie. Tak trzeba. Ich mapa, strona CT. I już mają dobry wynik i idą po zwycięstwo. No i FaZe prowadzi po wygranej pistoletówce. Nie przegrali jeszcze ani jednej rundy grając w defensywie. To na pewno bardzo duży pozytyw z ich gry. No i w tym momencie to oni są bliżej sukcesu. Potrzebują 6 punktów, aby zakończyć całą tę mapę swoim sukcesem i przenieść się na Inferno. A więc na arenę decydującą. No i popatrzmy, jak to będzie wyglądać na tym fullu. Beat już bardzo mocno oberwał. 3 punkty zdrowia na koncie Gwiazdora Navi. I tu skrót jeszcze ze snajperką w wykonaniu Brokiego, który chce tą mapę mocno kontrolować. Simple wchodził pod celownik. A to dla Brokiego był prezent. Pytanie, czy pierwszy, który Broki dostanie i jedyny, czy faktycznie jeszcze coś się tutaj pojawi, bo takich akcji możemy obejrzeć jeszcze więcej. Na razie Alexi próbuje kontrować Reina, ale Rein też ma wsparcie. Za chwilę chyba Robs się wychyli, dokładnie jest rewanż, chociaż wcześniej Rein padł na ziemię, a Broki znowu daje o sobie znać. Kolejny celny strzał, teraz jeszcze jeden, JL bez jakiejkolwiek szansy i Navi w tej rundzie też bez jakiejkolwiek szansy, bo to jest przewaga 4-1. Zostaje co prawda ten, który fraguje najczęściej, patrząc na zespół atakujący, czy w ogóle nawet na cały serwer. 17 fragów, 11 zgonów, ale 20 sekund plus taka pozycja Robsa. Także pozostaje zachowanie broni, będziemy mieli 11-9 i Natus Vincere, które znowu nie będzie rozgrywało rundy z pełnym wyposażeniem. Dostajemy jak na razie bardzo dobrą grę FaZe w defensywie. Stabilnie to wszystko wygląda, ale przede wszystkim dobrze dla FaZe. Oni są w stanie te punkty regularnie zdobywać i to jest dla nich tym wszystkim najważniejsze. Przede wszystkim indywidualnie zaczęli wygrywać swoje duele. Coś, czego bardzo, ale to bardzo brakowało na pierwszej mapie. 11-9, no i Navi na razie, jeżeli chodzi o tą stronę defensywną, no mnie przynajmniej kompletnie nie przekonuje. Nie ma czym przekonywać Navi, bo faktycznie często to się kończy na jednym fragu dla nich. Nie ma nawet zajętego bombsite'u, nawet nie ma teraz zajętego dworu bez straty. Znowu lepszy początek dla
Face Clanu. Rain ustawiony, będzie miał również Brokiego do pomocy. Na razie Rain radzi sobie z jeszcze jednym rywalem. A w międzyczasie JL miał być niespodzianką, ale Robs bardzo sprytnie zagrywał przy tym smoku. No dziwnie to wygląda, bo tak naprawdę nie oglądamy w tych rundach walki. To są pojedyncze flagi dla Navi. To widzimy też po ekonomii Face, a ta za chwilę powinna się jeszcze poprawić. Beat i Simple, duet, który potrafi wiele, ale czy na pewno w tej rundzie? Czy to jest jeszcze do zrobienia, bo powolutku na plecy już wchodzi Karrigan. I na razie nikt się go tutaj nie spodziewa. Navi skupiony na tym, żeby może jeszcze powalczyć przy bombsite, natomiast Karrigan jest blisko. Oj, teraz delikatne kłopoty Duńczyka, ale Simple ma tylko 19 HP. Próbuje wystraszyć tym flashem przeciwnika, jeszcze go opóźnić. Natomiast przy bombsite A czekał Robs i faktycznie Face zgarnia jeszcze jedną rundę. No Simple już chyba sam nie wie, co tutaj robić, stąd słyszymy, że pojawia się przerwa taktyczna. No bezradne póki co jest Navi, jeżeli chodzi o tę stronę atakującą. 0-6. Tak prezentuje się bilans rundowy, jeżeli chodzi o Natus Vincere po zmianie stron, po przerwie. Cóż możemy więcej powiedzieć? Niestety gracze Navi, dla wszystkich fanów tej organizacji, dla wszystkich kibiców, którzy trzymają kciuki za zwycięstwo Navi wynikiem 2-0, nie mamy dobrych informacji. To zwycięstwo dosyć mocno się oddaliło, chociaż był taki jeden moment w grze Navi, gdzie myśleliśmy, że to wszystko naprawdę idzie w świetną stronę. Było nawet 9-6, ale Navi po zmianie stron nie było choćby ani raz blisko tego sukcesu, aby wygrać jakąkolwiek rundę w ataku. Mocno brakuje JL-a, on ma zaledwie 9 eliminacji po 22 rozegranych rundach, a tu proszę bardzo, Rain jak się zabawił w tym smoku. Już dwa fragi. No chciało ciekawie Navi spróbować zaatakować od placu, ale skończyło się tylko i wyłącznie na dobrych chęciach. A Rain jeszcze raz dają sobie znać, to jest trzeci frag od niego w tej rundzie. Pojawiła się odpowiedź od Simpla, no ale to są znowu te pojedyncze fragi dla Navi. To znowu są tarapaty, to znowu jest próba ratowania rundy. A Face nie chce czekać, już skrócenie pozycji, chociaż Simple jest na górze. Ale Twists, miałem na to wszystko oko. EJL zostaje sam, 4-1, 50 sekund. Bomba pod kontrolą Twistsa. Naprawdę, to jest bardzo dziwna połowa, bo nie ma w niej walki. To jest dominacja, to Face pokazuje, jak się powinno rozgrywać defensywę na nuku. Navi oczywiście miało dobrą końcówkę, ale wcześniej to była runda wygrywana i dwie przegrywane przez ekipę Navi. No to jest pełen spokój, to jest Face, który naprawdę sobie radzi doskonale. No coraz i pytanie, bliżej. Czy nagle Navi coś zmieni, czy faktycznie już powoli czekamy na trzecią mapę tego starcia. No tak, no runda po rundzie oczywiście Navi oddala się od tego wyniku 2-0. Tu na nic nie jest jeszcze za późno, bo oczywiście szanse na powrót istnieją, ale z taką grą szanse na to, że Navi zacznie punktować są naprawdę bardzo małe. Tutaj szczerze powiedziawszy nie ma raczej jakichkolwiek pozytywów. Musielibyśmy naprawdę bardzo długo i chyba na siłę szukać czegokolwiek pozytywnego, optymistycznego, aby powiedzieć w takich kategoriach o atakach, które przeprowadza Natus Vincere. Oni nawet nie byli blisko zdobycia jakiejkolwiek rundy i to jest tym wszystkim chyba najbardziej przerażające. Teraz też wcale nie musi być łatwo, bo widzimy, z jakim ekwipunkiem do tej rundy podchodzą zawodnicy Navi i ekipa Face. No chyba jest gotowa na wszystko. Wcześniej te rundy anti-eco rozgrywane fantastycznie, bo tylko z jedną stratą.
No ale jednak udaje się przejąć się pochylnie. JL kontra Robs. Robs jeden, drugi frag. Aleksi też mocno oberwał, także naprawdę świetnie spisał się zawodnik z Estonii. Broki teraz niecelnie, Simple to wykorzystuje. Mało jednak czasu, ale bomba już jest na dolnym bombsajcie. Karigan jeszcze łapie rywala i teraz dopiero rotuje, żeby wspierać kolegów. Natomiast Aleksi, czy on podłoży bombę? Simple, ważny kolejny frag od niego. I może teraz dostaniemy jakieś przełamanie ekipy Navi. Karigan zafleszowany, ale Simple z tą snajperką może być, a nawet powinien być zabójczy. Aleksi Simple! I faktycznie Natus Vincere sięga po pierwsze zwycięstwo w ataku i to jeszcze w rundzie ekonomicznej. No kto by się spodziewał, że jak ma Navi wygrywać w takich, a nie innych okolicznościach, no to zrobi to ze słabszym wyposażeniem. Zrobili to trzykrotnie w pierwszej połówce. Robią to teraz po zmianie stron. No a my oczywiście nadal czekamy na poprawę tej gry, na to, żeby Navi zaczęło grać po prostu lepiej, trochę stabilniej. Jest frag od Simpla, ten trafił na otwarcie, Broki złapany. Czekamy zatem na dalszy rozwój sytuacji. No Face mimo dosyć komfortowej przewagi w postaci wyniku i tego, jak wyglądała ta druga połowa, nie ma zbyt dobrej sytuacji ekonomicznej. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. A Simple cieszy się na pewno, że ma taką formę zawupy. Natomiast teraz jeszcze dwa fragi od Ima na placu. Nagle 5-2. Navi faktycznie zaczęło tutaj grać, zaczęło fragować. Chociaż tę rundę jeszcze trzeba będzie wykończyć. Karigan i Twists na dolnym bombsite. Navi jednak ma prawie minutę, żeby podjąć ostateczną decyzję. A że Karigan był tutaj widziany, to oczywiście wejście odbędzie się na bombsite A. No i nie wiem, czy jeszcze ten duet Face będzie chciał walczyć, chociaż wychyla się Karigan. Ten jednak wchodzi pod celownik, bit raz jeszcze. No i nie powiem, zrobiło się ciekawie. Ostatnie minuty to była dominacja Face. Navi praktycznie tak nie walczyło. Nagle ta runda z tym scoutem, z tymi pistoletami wygrana. Teraz od razu Navi poszło za ciosem. Face, jak powiedziałeś, wcale nie ma aż tak dużo pieniędzy, więc tu jeszcze może być walka, no w końcu, bo ona tak naprawdę dopiero nam się rozpoczęła w tej drugiej połowie. Jesteśmy ciekawi teraz decyzji Face, bo raczej zobaczymy rundę eko. Tak jest, no widzimy rundę ekonomiczną. Powinno zrobić się 13 do 12, czysto teoretycznie, bo oczywiście to, że Face gra z pistoletami, nie jest żadnym gwarantem sukcesu, ale proszę, Simple znowu się rozpędził. Kolejna runda z entry fragiem. Tym razem ofiarą Ukraińca pada Karigan. W poprzedniej rundzie był to Broki. Ten jednak tym razem gra to wszystko z shotgunem. On tak czy siak pieniądze na snajperkę mieć będzie w kolejnej rundzie. Więc mógł sobie pozwolić na taki ekstrawagancki zakup. No ale zrobi nam się naprawdę interesująca końcówka, bo możemy dostać wynik 12-13, czyli Navi może do tego meczu jak najbardziej pełnoprawnie wrócić, odrobić straty, zredukować je zaledwie do jednego punktu, no i de facto będziemy grać być może i runda za rundę. A przecież jeszcze niedawno, tak jak słusznie zauważyłeś, Navi nie było w stanie stworzyć jakiegokolwiek zagrożenia. Dobre wykorzenie Brokiego, tam poleciał granat, zawodnik z shotgunem już pada na ziemię. Twist od gniazda bez większej szansy, bo rywali za dużo. No i nie wiem, ile tutaj wyciągną jeszcze z tego zawodnicy Face, wydaje się, że niewiele. Twist obrywa, teraz jeszcze im z problemami, ale jednak łapie Reina i zostaje przy życiu już tylko Robs. Przewaga Navi 5-1. Kolejna bardzo dobra runda. No ale pamiętajmy, tutaj Face aż tak dużo nie kupowało. No dobre skany, to jest granat przede wszystkim. Wiedzą o Robsie. Proszę, ile on wytrzyma? 27 HP, 23. W końcu zwiewa z tej pozycji, bo faktycznie za chwilę być może Robs padnie, więc już wie, że nie ma co tam stać. Trzeba się oddalić i liczyć na to, że ten pistolet maszynowy, że ta kamizelka, to zostanie zachowane na rundę kolejną.
No to ciekawie Simple zgarnął tego pierwszego fraga. Namierzył nogi rywala, później wcelowanie się po drugiej stronie w to drugie wyjście i proszę, faktycznie Simple miał tutaj ułatwione zadanie. Także bardzo, bardzo fajny strzał od snajpera Navi. 13 do 12, FaZe Clan wraca do karabinów. Broki w tym momencie za WP, więc Simple może mieć problemy. Ciekawe, czy w ogóle dojdzie do starcia pomiędzy snajperami w tej rundzie. Na razie Karrigan dosyć mocno obrywa, a Simple wygrywa ten pojedynek. No ja się dosłownie sekundę wcześniej zastanawiałem, czy dojdzie do starcia snajperów. A Simple pokazuje, że on znowu zgarnia entry fraga. No to już jest bestia, 23 eliminacje, przy czym zginął 15 razy. Trzecia runda z rzędu z otwarciem dla Simple'a. Druga runda, w której ginie Broki, Navi, bliżej 13 punktu, ale trzeba jeszcze ten wysiłek sfinalizować. A to nie musi być aż tak łatwe zadanie. Robstu na blisko z MP9, ale zadał znowu tylko i wyłącznie trochę obrażeń. Jest jeszcze próba od Karrigana, aby wyrównać, aby doprowadzić do tego starcia z rywalami. Im teraz też oberwał, ale nie miał szans z nim Rain. Karrigan trafia po raz kolejny, ale tutaj chyba jest za późno, bo zobaczmy, gdzie są gracze na Tus Vincere. Oni już na dolnym bombsite, a im słyszę rotację. No i pytanie, czy FaZe będzie chciało to odbijać, bo to może być bardzo ryzykowna decyzja. Jeżeli stracą bronię, no to są w zasadzie skazani na to, żeby za moment w tym meczu przegrywać 13 do 14. Karrigan ginie z ręki Bita i pozostaje tylko Twiz. Ale zobaczmy, że im jest mocno poobijany. Ten def leży, chociaż... O, tu Twiz jeszcze na razie go i tak nie namierza. Czas ucieka. Dorzucony granat, a lekcji mocno ucierpi. Ale właśnie, Twizowi zabraknie tego czasu. No niestety, bez tego podniesionego defa nie ma czego tutaj szukać. Co najwyżej może utrzymać Navi przy tym bombsite. No może im jeszcze padnie. Faktycznie Twiz zgarnia fraga. Ale to jest remis, to jest 13 do 13. Czy ta WP zostanie zachowana? Twiz zdążył, także bardzo ładna końcówka. Snajperka jest, oczywiście to akurat może nic nie zmieni w tej nadchodzącej rundzie. Ale wiadomo, zawsze lepiej mieć tę AWP niż jej nie mieć. Także za to trzeba gratulować Twizowi, za to jak się zachował w końcówce. Ale sama runda doskonała od Navi. To jest naprawdę wielka przemiana. Od zespołu, który zgarniał fraga, który nie był w stanie plantować bomby, do ekipy, która sobie radzi doskonale. To było czwarte zwycięstwo z rzędu, a wcześniej tyle tych porażek i właśnie w żadnej rundzie Navi nie zaplantowało. Nagle się obudzili, nagle zaczęli wygrywać, nagle FaZe ma problemy ekonomiczne. Także końcówka na pewno jest gorąca, na pewno jest bardzo ciekawa, bo był taki moment, gdzie można było narzekać, FaZe po prostu robiło to bardzo gładko, ale te czasy już się skończyły. No i FaZe po raz kolejny rozgrywa taką rundę pół eko. Poprzednio nie byli w stanie zbyt wiele zrobić, ale teraz mają do dyspozycji snajperkę w dłoniach u Brokiego. Ten już trafia, kolejna okazja przed Łotyszem, niewykorzystana jednak. A za to robią użytek AlexiB, JL i Beat i jest po rundzie. No było niebezpiecznie, ja przez moment sekundy miałem lekki zawał, bo no FaZe świetnie trafiło z tą decyzją, żeby postawić snajpera na górnym bombsite, bo Navi tam rushowało, ale no Broki był w stanie zdobyć tylko i wyłącznie jednego fraga. Navi na prowadzeniu, kto by się tego spodziewał po takiej grze, gdzie nie byli w stanie zdobyć ani jednego punktu? Simple, ajajaj! Ależ ośmieszył przeciwnika teraz. A wydawało się, że Twiz go namierzy, bo był ten odwrót i wydawało mi się, że Simple już nie pokusi się o ten nóż. Ale nie, no przecież to jest Simple, on tutaj do końca wytrzymał z tym nożem i proszę, jaki bolesny frag dla Twizza, oczywiście dodatkowa kasa dla Simple'a. Ajajajajaj, co się w tym meczu dzieje? Naprawdę, no chyba wszyscy jesteśmy w szoku. Początek, jak mówisz, nawet obiecujący dla FaZe. Ale Broki nie trafił po raz kolejny, rywale też byli już praktycznie w bombsite, nie było też granatów po stronie FaZe, więc Navi no z jednej strony grało ryzykownie, a z drugiej spodziewali się tego, że FaZe nie odrzuci tych zapalających.
Teraz przyspiesza Pity, Twist ma problem, ale Rain od przebudówki, proszę, zobaczmy teraz 3 na 3, 3 na 1, co się w tym meczu dzieje? Kolejny rush od Navi i Broki zostaje sam. Tutaj jednak chyba nie będzie dużej niespodzianki. Navi powinno być na to przygotowane. Jest już plantowana bomba i Broki wie, że to jest runda nie do wygrania. To będzie 15 do 13 dla Natus Vincere. I dwie szanse na to, żeby Navi domknęło ten mecz jednak bez mapy de Inferno. Szok i niedowierzanie. Mieliśmy 13 do 9. Navi nie wygrywało rund w ataku. Jak już zaczęli, to robią to perfekcyjnie. No właśnie, 15 do 13. Dwa punkty mapowe dla Navi, dwa punkty meczowe dla Navi. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie Karrigan. Na pewno nie Karrigan. My też, myślę, nie mieliśmy zielonego pojęcia, że po takiej grze FaZe, która wydawała się być w końcu poprawna, stabilna, równa, wyglądać to będzie właśnie tak, że to w tym momencie Navi wygra 6 rund z rzędu i będą mieli dwie okazje, żeby to wszystko zakończyć. Co tu się dzieje? Navi znowu raszuje. Beat niczym Simple w ostatniej rundzie finału IEM Cologne 2022 zeskakuje z dobudówki, zgarniając entry fraga. Do tego trafia również Simple po raz 25 i Navi jest naprawdę blisko tego końcowego sukcesu. 5 na 3, ogromna przewaga, ale Navi też musi dbać o to, żeby jednak nie popełnić żadnego błędu. Chociaż na dolnym bombsite nie ma defensywy. FaZe oczywiście teraz też nie może pozwolić sobie na to, żeby zachowywać broń. Chociaż jakie zachowanie broń, jaka próba odbijania, skoro oni jak na razie walczą o życie. Robs rewanżuje się na JL-u, ale to jest dominacja Navi. Jeszcze im pada na ziemię, tyle że zawodnik FaZe ma tylko 19 HP. Wcelowany bit i to jest koniec tego meczu. Natus Vincere awansuje do ćwierćfinałów 18 sezonu ESL Pro League. Dominacja w drugiej części, drugiej połowy. Niewiarygodne. FaZe Clan z przewagą 13 do 9 grając w CT, gdzie wychodziło im absolutnie wszystko. Nagle